pierwszej kolejności chciałem podziękować tak licznej grupie, która nas wspierała od początku do końca. Dziękuję bardzo, bo to naprawdę robi wrażenie. A sam mecz mnie bardziej martwi jako trenera, oprócz tych rzeczy, o których wiecie, co panowie wspomnieli, panie, że no, piłka ma to do siebie, no, jeżeli się ma sytuację, to musimy je wykorzystywać i zdajemy sobie z tego sprawę i tutaj leży to po naszej stronie. Natomiast mnie bardziej jako trenera martwią urazy, jakie mam w szatni dzisiaj, bo to są bardzo poważne urazy młodych zawodników i to nie jest związane jak gdyby z twardością gry, ale z brutalnością i to też musimy takich rzeczy unikać, bo dojść do formy jest bardzo ciężko. Natomiast takie urazy wybijają niektórych piłkarzy na tygodnie albo i dłużej, a jak chcemy, żebyśmy się rozwijali, no to grajmy twardo, natomiast no, gdzieś tam starajmy się grać fair. Tyle miałem do powiedzenia, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie trenerze, czy są pytania z sali? Szymon Żurkowski, no, to są pierwsze, wiadomo, natomiast tak jak mówię, to Szymon Żurkowski, bark, Dani i kolano, to dwie takie najpoważniejsze i to gdzieś tam na pewno jest dla nas, to jest coś, co nas bardzo martwi, nie? Czy są jeszcze pytania? Proszę. Witam. Piłka. Powiem inaczej. Niedawno oglądaliśmy większość przecież City, jak grało w Pucharze z Wigan bodajże, tak? To są takie spotkania, wie pan. Ja się cieszę bardziej jako trener, że potrafimy stwarzać sytuacje, szczególnie w pierwszej połowie graliśmy to, co sobie zaplanowaliśmy, wiązało się to, było wiele kombinacyjnych akcji, nie tylko dobrze ustawialiśmy się do gry z kontry, ale i również pozycyjnie, żeśmy budowali, mieliśmy swoje sytuacje, tak jak pan mówi, no, natomiast sytuacja to jeszcze nie jest bramka i to jest coś, nad czym musimy zdecydowanie mocniej pracować, żeby jednak nie tylko stwarzać, ale finalizować daną sytuację. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania? Nie, to nie są proste rzeczy, bo jakby były proste, to Igor by nie był liderem, jest naszym najlepszym zawodnikiem, który podejmuje pod bramką przeciwnika najlepsze decyzje z nas wszystkich. Ja myślę, że dzisiaj trzeba zaakcentować tutaj dobrą pracę Sławika, który naprawdę w paru sytuacjach, bo to nie tylko rzut karny, który w pierwszej kolejności jak gdyby akcentujemy, ale szczególnie taka sytuacja, gdzie Igor już był na 11 metrze, miał całe światło bramki, dobrze uderzył, natomiast Sławik bardzo dobrze go wyczuł. Dobrze się dzisiaj prezentował bramkarz Śląska i myślę, że to też trzeba podkreślać. I na pewno szkoda, ale no są takie mecze i tak jak mówię, ja się cieszę, że ci moi młodzi chłopcy, bo dzisiaj w 18 mieliśmy 7 młodzieżowców, robią postęp. Proszę zobaczyć, samo pytanie, grając ze Śląskiem, który jak przypomnimy sobie, jak był budowany, w jakim celu, a my tutaj przyjeżdżamy do Wrocławia i mówimy, że powinniśmy wygrać, więc to oczywiście nas cieszy, chociaż oczywiście niedosyt pozostaje.